dekadentyzmu samochodowego. I ten właśnie samochód Rinspeed jest tego najlepszym przykładem. Inne idą w ślad za nim. Peugeot wypuściło model Toscania, jakby chcąc zdenerwować Włochów liniami podobnymi do Ferrari. Ale auto na razie jest tylko w wersji pomysłu. Dlaczegoż to jest salon dekadencki? No to chyba przesada z tym dekadentyzmem. Skoro w zeszłym roku na świecie wyprodukowano 52 miliony pojazdów mechanicznych, z czego 36 milionów